W ramach obchodu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie biznesowe poświęcone wspieraniu inwestycji w Tczewie. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Tczewie kojarzony jest z szeregiem spotkań skierowanych do małego, średniego i wielkiego biznesu, ale też do osób, które zamierzają się z nim związać. Dom Przedsiębiorcy, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zorganizował bogaty program wydarzeń adresowanych do różnych grup przedsiębiorców. Pierwsze spotkanie poświęcone było wspieraniu inwestycji w Tczewie. Tydzień przedsiębiorczości rozpoczynamy od spotkania ze strefą ekonomiczną w Tczewie, na którym będziemy mówić o nowych narzędziach wspierania inwestycji na terenie naszego regionu, jak i kraju, bo teren strefy może być obecnie wszędzie, zgodnie z hasłem strefa w każdej gminie. Strefa w każdej gminie pozwala na skorzystanie ze zwolnień, ulg, preferencji każdemu przedsiębiorcy, małemu, mikro, średniemu, dużemu, w każdym miejscu w kraju, gdyż obecnie teren strefy nie będzie tylko i wyłącznie wyznaczonym, ogrodzonym obszarem, ale obejmuje teren całego kraju. Także dysponując nawet własną nieruchomością, możemy na niej zrobić sobie małą strefę ekonomiczną. Z jakiego rodzaju ulg przedsiębiorcy małej strefy ekonomicznej mogą skorzystać? Ulgi są wszelakie, głównie są to preferencje podatkowe, o których dzisiaj będziemy bardzo szeroko mówili. Ten zakres jest dosyć obszerny i tych narzędzi na pewno nie brakuje. Będziemy też dzisiaj opowiadać o szkolnictwie branżowym, które jest wspierane przez Polską Strefę Ekonomiczną w zakresie takim, aby tych miejsc pracy było dla tych, którzy faktycznie w danych zawodach się uczą, lub też aby zachęcić młodzież do kształcenia się właśnie w tych zawodach, gdzie tych rok do pracy ciągle brakuje niestety. Jerzego Sińczaka, specjalistę do spraw szkolnictwa z działu inwestycji strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wspiera szkolnictwo branżowe, zapytaliśmy, w jakich zawodach uczniowie powinni się kształcić, aby po zakończeniu edukacji mogli podjąć pracę. Szkoły są po to, żeby ten rynek pracy zapełniać absolwentami swoimi. Chodzi o to, żeby szkoły kształciły w zawodach, które są potrzebne na rynku pracy i to się tutaj w ramach reformy szkolnictwa zawodowego dzieje. My jako strefa wspieramy szkoły zawodowe i staramy się łączyć je z inwestorami, naszymi przedsiębiorcami i z firmami kooperującymi po to, żeby właśnie zapewnić tymże firmom pracowników. W Trójmieście na przykład, gdzie są przemysł stoczniowy, gospodarka morska, szeroko pojęta porty, tam potrzebni są ludzie do pracy, właśnie spawacze, ślusarze, robotnicy portowi, sztawerzy na przykład. Plus jeszcze oczywiście te, które w całym kraju, czyli kierowca pojazdów z kategorią C plus E, ślusarze, spawacze, to są te zawody, które na poziomie takim wymagającym nieco większego wykształcenia, technicy, mechatronicy na przykład, tego rodzaju zawody, ale generalnie zawody, które wymagają kwalifikacji takich branżowych, to znaczy kiedyś szkoły zawodowe, dzisiaj branżowe. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych. 30 czerwca 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Jesteśmy tutaj po to, by przekazać tą wiedzę przedsiębiorcom i opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły, jakie będą wprowadzane dzięki tej nowej ustawie. Ustawa skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców. Niemniej preferowani są mikro i mali i średni przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o takie fundamentalne zmiany, to na pewno jest to odejście od ograniczeń terytorialnych. Strefa będzie w całej Polsce. Nie będzie trzeba obejmować granicami strefy działki inwestycyjnej. To jest tak główna, fundamentalna zmiana. Co do działalności, które można prowadzić na terenie strefy, tutaj się niewiele zmienia. Generalnie jest prowadzona produkcja. Tego samego dnia, ale nieco później również w Domu Przedsiębiorcy, odbyły się warsztaty sfinansowania biznesu, podczas których przedstawiono, jak efektywnie wykorzystać dostępne na rynku formy finansowania, takie jak kredyt, factoring, leasing, emisja obligacji czy crowdfunding.